Was tego pięknego wieczoru. Tutaj u mnie jest wieczór, niestety już nagrywanie w ciągu dnia to już jest ciężko i z pracą, i z Matyldą i tak dalej. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać taki film z tyloma wspaniałymi matkami, youtuberkami, a po prostu jestem po prostu zaszczycona, że mogę z nimi coś takiego nagrać. Zapraszam do oglądania ich filmiki też, które podlinkuję poniżej na kanale Pani Kruk. Kasia będzie owszem z nami wszystkimi, będzie opowiadać o transporcie niemowląt. Jestem Kasia i prowadzę kanał Pani Kruk. Od ponad roku mieszkam w Stanach. I właśnie o życiu tutaj jest mój kanał. Mam dwoje dzieci, Hanię, która ma 2,5 roku oraz Stefana, który urodził się miesiąc temu. Dlatego na moim kanale nie brakuje tematów stricte parentingowych, a Stany poznajemy właśnie z perspektywy bycia rodzicem dwójki dzieci. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to u nas wygląda, to zapraszam. Na kanale 10 minut spokoju Justyna będzie na tematykę karmienia piersią. Na imię Justyna, jestem mamą trójki dzieci, Basi, Jadzi i Romka. Prowadzę kanał na YouTubie 10 minut spokoju i bardzo się cieszę, że razem z innymi dziewczynami mogę wziąć udział w tym projekcie. Temat bujaczków i jak rodzice do tego podchodzą będzie na kanale James Mom Said, a Niesa Aka będzie prowadziła jakby wstęp do tego. Jestem Agnieszka, znacie mnie z Niesia25, albo z James's Mom Set. Dzisiaj gościnnie występuję u Justyny i opowiem Wam, jak wygląda rozszerzenie diety w Wielkiej Brytanii. No i ostatnio to jest mój kanał, o czym ja będę Wam dzisiaj opowiadać, o rozszerzanie diety dzieciaków. Wszyscy wiemy, że zaleca rozszerzenie diety dziecka po 6 miesiącu. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że są ludzie, którzy z jednej strony do tej zasady się dostosowywują, a niektórzy po prostu słuchają serca i jeżeli czują, że ich dziecko ma ochotę na próbowanie pokarmów stałych wcześniej, to po prostu to robią. Jeżeli chodzi o baby-led weaning, czyli tą metodę dawania dziecku takich normalnych, dużych kawałków jedzenia, tutaj spotkałam się z tym, że też jest bardzo popularna i po raz kolejny to jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna rodziców i ich wyborów, czy decydują się na to, aby ich dziecko właśnie tak zaczęło rozszerzać swoją dietę. Niektórzy zaczynają rozszerzenie diety od owoców, niektórzy zaczynają rozszerzenie diety od warzyw i po raz kolejny wydaje mi się, że też bardzo często osoby, które decydują się na takie właśnie posunięcie, robią to z powodów po prostu porad, które dostają od znajomych, od rodziny, czy też właśnie od mam, z którymi po prostu przebywają. I to takie jest wspólne, moim zdaniem, eksperymentowanie. Podobnej kwestii jest na przykład korzystanie ze słoiczków, czy też na przykład próbowanie robienia jedzenia samemu w domu. Nikt nie będzie Was tutaj oskarżał, oceniał, czy korzystacie ze słoików i po prostu jeżeli uważacie, że to jest dla Was lepsze rozwiązanie, że jeżeli dla Was to jest wygodniejsze, to jak najbardziej możecie z tego po prostu korzystać. Prawda jest taka, że tutaj wybór tych wszystkich jedzonych dla dzieci jest ogromny, wybór właśnie jakichś tam przekąsów dla dzieci jest ogromny, można decydować się na opcje zdrowsze, czyli te organiczne, jakieś sprawdzacie konkretnie skład, co tam jest, czego tam nie ma i możecie po prostu sobie wybierać. I nie ukrywam, że czasami po prostu jest łatwiej skorzystać z właśnie z takiej saszetki, w której wiecie, że są organiczne owoce, nic tam więcej innego nie ma, niż na przykład siedzieć i trzeć jabłko i poświęcać na to swój czas. Ale oczywiście po raz kolejny tutaj wybór należy do Was i tutaj w Wielkiej Brytanii nikt nie ocenia Was za to, czy dajecie swojemu dziecku słoiki, czy dajecie jemu jedzenie, które pochodzi od rolnika, które wyrosło 5 km od Waszego domu. Jeszcze w tej kwestii troszeczkę baby-led weaning, chociaż niekoniecznie, bo moje drugie dziecko od samego początku było bardzo niezależne, ale niestety przy tym robiła też dużo bałaganu na stole. Zauważyłam, że tutaj gdziekolwiek nie pójdziemy do jakiegoś miejsca, też nikt nas nie patrzy krzywo, kiedy zobaczy, że Alek to jedzenie troszeczkę po całym stole rozrzucił. Oczywiście ja też uważam się za osobę, która powinna po prostu później posprzątać, nie zostawiać tego bałaganu i wychodzić od razu, ale to też tutaj jest normalnie przyjęte, że dzieci jedzą ze stołu i czy tam z tacki, czy z talerza oczywiście i jeżeli zrobię jakiś przy tym bałagan, to też nie ma tutaj, słuchajcie, jakiegoś wielkiego halo. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych dziewczyn. Jestem pewna tego, że w Polsce, jeżeli chodzi o rozszerzanie diety, wciąż króluje marchewka. Tak, to marchewka w wieku 4-5 miesięcy wjeżdża jako pierwsza, co
No moim skromnym zdaniem, ja tutaj absolutnie nie jestem jakimś specjalistą, ale mamą trójki dzieci i doświadczenie mam, uważam, że nie jest najlepszym pomysłem, gdyż marchewka ma właściwości zatwardzające i podanie jej na dzień dobry maluszkowi, który do tej pory jadł tylko mleczko, no nie jest spoko. Okej, no wiadomo, że podajemy jakieś mikroskopijne ilości, ale też bardzo często nasze dzieci nie chcą tej marchewki. Plują tą marchewką, wszystko jest w tej marchewce. Nie można sprać plam z tej marchewki, więc tą marchewką same kłopoty. Nie wiem, ja proponuję jakiegoś, nie wiem, dynia jest dużo fajniejsza, jakiś ziemniak, no nawet batat, wiem, że to nie nasze, nie polskie, ale myślę sobie, że są, czy owoce, gruszka, bardziej lekkostrawny taki owoc, gruszka, jabłko. Myślę, że ja bym szła, znaczy na pewno, znaczy ja szłam tą drogą, więc myślę, że powoli to się zmienia, że odchodzimy od tej klasycznej marchewki, mimo tego, że ona wciąż króluje. To też taką myślę, że dużą zmianą jest to, że my wydłużamy ten czas, kiedy dziecko je tylko mleko, to rozszerzanie diety odsuwamy trochę w czasie i tak jak właśnie wcześniej ta marchewka wjeżdżała w wieku 4-5 miesięcy, to teraz pół roku, 6 miesięcy, 7 to jest ten czas, kiedy pojawiają się coraz częściej pierwsze produkty stałe. Tak, rzeczywiście też coraz więcej mówi się o BLW. Ja uważam, że to jest super, ale też myślę, że to jest na tyle fajna metoda, że trzeba trochę o niej poczytać, trochę się dowiedzieć, żeby jej nie spalić, bo takie półroczne dziecko raczej nie jest na nią gotowe. To tak dla starszych, 7-8 miesięcy. Więc żeby się nie zrażać, że to nasze dziecko nie weźmie do ręki, nie wiem, brokuła, szparaga, że ono nie będzie umiało trafić do buzi, że ono nie będzie ochoczo tego wsuwać, że ono na początku będzie się bawić. Więc trzeba mieć świadomość tutaj miliona różnych rzeczy. No i co? I tak jak we wszystkim, rozsądek, równowaga, tak, nie tylko BLW, babki nie są złe, miksowane produkty nie są złe, kasza nie jest zła, więc tutaj trzeba to wszystko jakoś sprytnie pogodzić i no i tak. Co jeszcze? Coś jeszcze się zmieniło? A, no zmieniło się to, że mamy chyba też coraz częściej gotują, że słoiczki owszem są wygodne i fajne, ale chyba coraz więcej, też to też BLW sprawia, że mamy coraz częściej gotują maluchom, ale też gotują maluchom takie rzeczy, które zje cała rodzina, bo można to pogodzić. Da się, ja sprawdziłam. Oczywiście słoiczki nie są złe, są spoko, są takie mamy, które nie wiem, mogą mieć wątpliwości, czy to, co ugotują, będzie odpowiednie dla ich dziecka, czy będzie miało odpowiednie składniki odżywcze i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy taki słoiczek jest rozwiązaniem łatwym, bezpiecznym i sprawdzonym, ale z mojego doświadczenia na przykład moje dzieci to w ogóle nie chciały jeść słoików. Takie owoce ze słoiczka, owszem, ale obiady, no nie. Ja też parę razy spróbowałam to, no i to nie było najsmaczniejsze, więc ja jestem za gotowaniem i myślę, że to gotowanie dla maluszków, dla całej rodziny, włączając w to maluszki, staje się coraz bardziej powszechne. I bardzo dobrze. Cześć! Dziś gościnnie u Justyny opowiem Wam o rozszerzaniu diety w Stanach, jak to tutaj wygląda. Przyjechałam tutaj z Hanią, jak ona miała już rok, więc niestety nie znam dokładnie informacji, jakie podają tutaj lekarze. Natomiast rozmawiając z tutejszymi mamami, wypytywałam ich o tą kwestię i kiedy one zaczęły rozszerzać dietę i czy lekarz je uświadamiał, kiedy jest najlepszy moment, żeby zacząć. I mówiły, że takich informacji się tutaj raczej nie podaje, a przynajmniej nikt z nimi o tym nie rozmawiał. Jeżeli chcesz zgłębić swoją wiedzę w tym temacie, to po prostu musisz zacząć czytać. Czy tak jest? Tego nie wiem. Opowiadam, dzielę się z Wami doświadczeniem i informacjami, które mam tutaj od mam, które tu mieszkają. Natomiast jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób rozszerzają dietę, to może będzie to dla niektórych zaskoczeniem, ale tutaj jako pierwsze warzywo podaje się dziecku awokado najczęściej. Także jest ono bardzo delikatne i uważane jest za jedno z lepszych warzyw na rozpoczęcie wprowadzania pokarmów stałych. Jeżeli chodzi o kwestię gotowania i słoiczków,
to z tego co widzę, mamy skłaniają się jednak tutaj ku samodzielnemu przygotowywaniu potraw dla swoich najmłodszych. Myślę, że głównie wynika to z tego, że w Stanach jednak ta jakość jedzenia jest bardzo różna i nie wszyscy ufają tym słoiczkom, nie wszyscy mają taką pewność, czy oby na pewno jest to najlepsza droga rozszerzania diety. I pozostaje jeszcze kwestia, czy łyżeczka, czy BLW. I tak jak to u nas w Polsce, jedne mamy decydują się na zwykłą, tradycyjną drogę, a inne korzystają z BLW, czyli Baby Led Weaning. I tak na dobrą sprawę, to chyba z tego, co widzę, z tego, co obserwuję, to często są to metody mieszane, czyli niektóre rzeczy podawane są w papkach, a niektóre rzeczy typowo do ręki. Sytuacja zmienia się, kiedy dziecko przekracza swój pierwszy rok życia. I wtedy w grę wchodzi mnóstwo różnych, często niezdrowych według mnie, snacków. Są oczywiście mamy na placach zabaw, które biegają za swoimi dzieciakami z marchewką w ręku i w taki sposób je dokarmiają w trakcie dnia poza domem. Natomiast jednak duża większość podaje dzieciom snaki typu na przykład bardzo znane i bardzo lubiane przez dzieci goldfish, czyli to są takie chrupki serowe, o smaku serowym. Co więcej, nawet podaje się je w przedszkolach jako właśnie snack. Więc myślę, że ta sytuacja jedzeniowa im dalej w las, tym gorzej. A czy tak jest, to oczywiście przekonam się za niedługo na własnej skórze. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię typowo niemowląt, to te informacje, które Wam podaję, są pewną obserwacją, jak również wynikają z wywiadu, który przeprowadziłam z mamami, które tutaj znam. U mnie to wyglądało, że ja przeczytałam mnóstwo książek na ten temat i głównie książki anglojęzyczne, bo jak wiecie, ja się wychowałam w Kanadzie i czytanie po polsku to jest dla mnie już taki wyższy temat. W końcu przeczytałam książkę, która najbardziej mi podpadła, która jest z UK, akurat nie z Kanady, Ella's Kitchen, i oni tam mieli po prostu grafiki, tabele, co, kiedy, jakiego dnia i tak dalej. Ale oczywiście też przeczytałam, co się dzieje w Kanadzie na ten temat i zauważyłam, że bardzo często podobnie podchodzą do rozszerzania diety, tak jak w Polsce. Też jest metoda BLW, która jest coraz bardziej popularna i powszechna. Jedynie co zauważyłam takie różnice, że na przykład tutaj się podaje pomidor bez skórki, a to nie jest jakby w Kanadzie się podaje pomidora ze skórką. Takie różnice, jeśli chodzi o jedzenie. Największa różnica, co mnie zdziwiła, to jest jak Matylda poszła do żłobka. Matylda zaczęła, ona nie lubiała jeść na początku i nawet jak już szedła do żłobka, jak miała roczek, ponad roczek, to nie, roczek. No, Matylda nie jadła takich rzeczy, takich polskich, bym powiedziała, tak jak zupa ogórkowa, czy kiszona, czy coś takiego, bo takie rzeczy nie są takie znane w Kanadzie i nawet w tych książkach, których czytałam, to nie wiedziałam, że można podawać zupę kiszoną dla dziecka, czy zupę kiszoną, kapuśniak dla dziecka. I zauważyłam, że w jadłospisie w żłobku to podawali właśnie tą zupę, ten kapuśniak i Matyldzie bardzo, bardzo smakowało. To oczywiście w domu już zaczęłam jej to ugotować i to są takie właśnie różnice pomiędzy jedzeniem ogólnie w Polsce i w Kanadzie. Jedyna kolejna rzecz, którą zauważyłam, to są też te różne gadżety do jedzenia, gdzie sądzę, że właśnie w Kanadzie, co zauważyłam, że w Kanadzie jest tego o wiele, wiele więcej. A po prostu jest to wiele więcej produktów, a tutaj w Polsce jeszcze jest takie tendencja do keep it simple. Oczywiście tutaj mówię ogółem i to nie jest
każda matka jest inna i tak dalej, są różne sytuacje, ale po prostu jak wchodziłam do sklepu w Kanadzie, to zauważyłam 28 rodzajów łyżeczek, gdzie tutaj to jest na przykład tylko 15, tylko 15 rodzajów łyżeczek. I to jest też kilka rzeczy, co to jest taka też różnica pomiędzy rozszerzaniem diety w Kanadzie i w Polsce. Też szczególnie jeśli chodzi o Kanadę, to syrop klonowy jest bardzo, bardzo popularny i bardzo dużo kanadyjskich przepisów dla dzieci, które wymagają cukru, to oni zamiast cukru, bo jak wiecie, no biały cukier to nie jest najbardziej, to nie jest zdrowy dla dzieci, to oni bardzo często zamiast miodu czy cokolwiek to dodają maple syrup, to syrop klonowy. Jeśli chodzi o gotowanie lub słoiczków, to moim zdaniem w Polsce nadal jest taki nacisk na mamy, że muszą, powinną gotować, bo słoik to chemia. Nie chcę się wypowiadywać na ten temat, bo nie jestem dietetykiem lub nigdy nie badałam słoiki i tak dalej, ale po prostu tutaj w Polsce czułam taki większy nacisk, żeby nie korzystać ze słoików, gdzie w Kanadzie i w Stanach, szczególnie w Kanadzie, myślę, że używanie słoików to jest rzecz normalna, że większość mam to korzysta i nie ma aż takiego kłopotu z tym i jest taki może mniej judgment, jeśli o to chodzi. No kochani, to jest jakby film o rozszerzaniu diety. Naprawdę zachęcam Was do oglądania inne odcinki u dziewczyn, które podlinkuję poniżej i tutaj wszędzie, żebyście widzieli. A jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej i zostania trochę dłużej ze mną. No i jak zawsze Matylda i ja życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!